prezentuj broń. Na lewo. Patrz. Panie przewodniczący, do ustawy uroczystości melduję Wojskową Stefanorową, do którego wchodzą się panie potrzebują. Dziękuję. Podziałaj baczność na ramię, broń, do nogi, broń, podziałaj spoczność. Witamy naszych szanownych gości. Przedstawiciela 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, pana pułkownika Wojciecha Ziółkowskiego wraz z kompanią honorową dowodzoną przez podporucznika Jarosława Wyżykowskiego. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest podpułkownik Jarosław Mosur, dowódca 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Wielkopolskiej Brygady. Dla uczczenia pamięci żołnierzy Wielkopolskiej Brygady, którzy złożyli najwyższą ofiarę w walce z międzynarodowym terroryzmem, służąc szlachetnej sprawie przywracania bezpieczeństwa, pokoju i wolności, w szyku kompanii honorowej pozostawiono 4 puste miejsca. Tylu żołnierzy Wielkopolskiej Brygady poległo w 2011 roku podczas misji polskich sił zadaniowych w Afganistanie. Witamy władze samorządu gminnego z burmistrzem panem Remigiuszem Lorenzem, zastępcą burmistrza panią Agnieszką Śnieg, sekretarzem gminy panią Anną Sawką, przewodniczącą Rady Miejskiej panią Marią Kijak wraz z delegacją radnych Rady Miejskiej. Witamy władze samorządu powiatowego ze starostą międzyrzeckim panem Grzegorzem Gabrielskim, wicestarostą panem Rafałem Mikułą, członkiem zarządu powiatu panią Zofią Plewą oraz radnymi Rady Powiatu. Witamy orkiestrę dętą z Grochowa. Witamy kombatantów sybiraków, byłych żołnierzy Wojska Polskiego i inwalidów wojennych. Witamy przedstawicieli Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl. Witamy emerytów i rencistów. Witamy delegacje zakładów pracy i urzędów, harcerzy, dzieci i młodzież szkolną oraz mieszkańców miasta i gminy. Drodzy Państwo, dzisiejsze święto to uroczystość wojskowa, która przeprowadzona zostanie zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest podpułkownik Jarosław Mosur. Podziałaj baczność na ramię, broń, prezentuj broń, na prawo, patrz, poszedł flagowy, baczność, flagę państwową podnieś. Thank you.
Pozdrawiam. Baczność na ramię, broń do nogi, broń. Oddziały spocznij. Drodzy Państwo, chciałabym prosić o zabranie głosu burmistrza Międzyrzecza, pana Remigiusza Lorenza. Panu burmistrzowi towarzyszą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej Jakub Radkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Szarych Szeregów oraz Filip Witkowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami sportowymi. Szanowni Państwo, witam mieszkańców naszej gminy, gości, witam wszystkich, którzy przybili dziś tutaj przed pomnik tysiąclecia państwa polskiego, aby jak co roku poczuć się częścią wspólnoty narodowej. W tym roku jest to święto szczególne, ponieważ 150 lat temu urodził się Józef Piłsudski i uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2017 został ustanowiony rokiem marszałka Józefa Piłsudskiego, niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków. Dziś rano jedno z naszych międzyrzeckich rond zostało nazwane jego imieniem. Dziękuję za to, że jak co roku 11 listopada oddajemy hołd bohaterom niepodległej Rzeczpospolitej. Tym wszystkim, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność Polski, tym, którzy budowali fundamenty suwerennego państwa Polski. W dzisiejszym dniu wspominamy zarówno wielkich przywódców, jak i licznych żołnierzy, patriotów formacji walki i patriotów czasu budowania. 99 lat temu, 11 listopada 1918 roku, wolna Rzeczpospolita ponownie pojawiła się na mapach Europy. W tym dniu wspominamy Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, ale także żołnierzy polskich na frontach I wojny światowej i zwykłych Polaków, którzy trwali w tradycji, mimo że nie mieli swojego państwa, swoich szkół, swoich instytucji. Ziściły się marzenia Polaków, urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł wreszcie stanowić sam o sobie i o przyszłości kolejnych pokoleń. 11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Polska otrzymała niepodległość nie tylko w wyniku tego, że I wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech zaborców. Polska odzyskała niepodległość dlatego, że podjęła o nią walkę, że zbudowała wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby państwo stworzyć. Dziś możemy tylko sobie wyobrazić, jak wielka była radość z odzyskanej niepodległości. Ten niebywały entuzjazm powinien udzielić się również nam wszystkim, inspirując nas do działania, aby kontynuować dzieło naszych wielkich rodaków i budząc w nas dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Nie zapominajmy o tradycji i dobrych wzorach, ale pamiętajmy, że współczesny patriotyzm szanujący nasze wartości narodowe musi także służyć budowaniu i poszanowaniu naszej ojczyzny i codzienności. Dziś Polska jest krajem suwerennym i zamożnym w zjednoczonej Europie. Pamiętajmy, że ten dobry czas nie będzie nam dany na zawsze, jeśli sami o to nie zadbamy i nie zadbamy o naszą przyszłość. Dzisiejszym światem targa wiele problemów i niepokojów. Codziennie słyszymy o konfliktach zbrojnych i zamachach terrorystycznych. Myślimy, że to nas nie dotyczy. Jednak musimy zdać sobie sprawę z tego, że problemy współczesnego świata mogą stać się też naszymi problemami. Czy wtedy odnajdziemy w sobie ducha narodowego? Czy będzie on na tyle silny, by przeciwstawić się wrogowi i powiedzieć stanowcze nie? Czując odpowiedzialność także za przyszłe młode pokolenie, jako burmistrz Międzyrzecza będę czynił starania, by pamiętać i wdzięczność za krew oddaną za naszą wolność i niepodległość naszej ojczyzny nigdy w naszej świadomości nie umarła. W
dniach rocznicowych odradza się w nas indywidualnie i zbiorowo polski romantyzm. W codziennym życiu starajmy się jednak być pozytywistami. Roman Dmowski napisał kiedyś: jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Postarajmy się zrobić wszystko, by 11 listopada, ten szczególny dzień w roku, był radosny i wyjątkowy dla każdego Polaka. Celebrujmy ten dzień jak prawdziwe święto narodowe, a najważniejszym jego aspektem niech będzie porozumienie ponad podziałami dla dobra naszego narodu. Kończąc dzisiejszą uroczystość, pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej organizacji. Słowa podziękowania kieruję do księży międzyrzeckich parafii za uroczyste celebrowanie mszy świętej, szczególnie księdzu proboszczowi Markowi Rogeńskiemu. Dziękuję za oprawę uroczystości orkiestrze dętej z Grochowa, kompanii honorowej, pocztą sztandarową. Dziękuję kombatantom, weteranom, młodzieży, harcerzom oraz licznie przybyłym pocztom sztandarowym, delegacjom reprezentującym różne środowiska zawodowe i społeczne oraz wam, drodzy mieszkańcy. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości porucznik Karol Szwedo odczyta apel pamięci, po którym zostanie oddana salwa honorowa. Poniedziałek, baczność, na ramię, broń, prezentuj broń, na prawo, patrz. Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Apel pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Międzyrzecza, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pamięci w Międzyrzeczu, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam do nas idących szlakiem ku niepodległości. Konfederatów barskich, kosynierów naczelnika Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Legionu Puławskiego, Korpusów Polskich w Rosji, Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków wszystkich organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Przywołuję do nas współtwórców niepodległego państwa polskiego: Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generał Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam generał, oficerów, podoficerów i szeregowców Wojska Polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku. Żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie i wschodzie. Żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej oraz polskiego państwa podziemnego. Stańcie do apelu!
O bohaterów! Wzywam żołnierzy Armii Wielkopolskiej, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, walczących na wszystkich frontach Powstania Wielkopolskiego, bohaterów walk pod Chodzieżą i Czarnkowem oraz poległych w walkach pod Kąkolewem, Lesznem i Rydzyną, którzy stanęli do walki za wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Bohaterów! Wzywam ofiary zbrodni hitlerowskiego i komunistycznego reżimu, które na ołtarzu ojczyzny złożyły swoje cierpienie i życie. Wołam niezłomnych żołnierzy wyklętych, bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego oraz zamordowanych w więzieniach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wzywam działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa 1956 roku. Studenci marca 1968 roku. Robotnicy grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku. Wzywam działaczy Solidarności szykanowanych za wierność idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa pełnili służby w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Przybądźcie do nas wszyscy znani i nieznani bohaterowie, którzy zginęliście w długiej i trudnej drodze ku wolności. Przywołuję was, żeby zapewnić, że wasza ofiara nie była daremna. Dziś wolna i demokratyczna Polska wyraża wdzięczność i oddaje należną wam cześć. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny będą skarbem naszej pamięci i powodem polskiej narodowej dumy. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalili wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wzywam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Franciszka Gongora, dowódcę Sił Powietrznych, generała pilota Andrzeja Błasika, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych, generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę marynarki wojennej, admirała floty Andrzeja Karwetę, dowódcę wojsk lądowych, generała broni Tadeusza Buka, dowódcę wojsk specjalnych, generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa, generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Przywołuję biskupa polowego Wojska Polskiego, generała broni Tadeusza Płoskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, arcybiskupa generała dywizji Mirona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego, księdza generała brygady Adama Pilcha. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku polegli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i polegliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków.
Stańcie do apelu. Cześć i pamięć! Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Salwa honorowa. Kompania, baczność. Do nogi, broń. Drugi szereg, krok w tył, marsz. Do salwy honorowej. Trzeba. Ładuj. Salwą. Pas. Ładuj. Salwą. Pas. Ładuj. Salwą. Bezpiecz, broń, do nogi, broń. Drugi szereg, na wprost, marsz. Kompania, na ramię, broń. Prezentuj, broń. Na prawo, patrz. Oddziaj, baczność. Na ramię broń, do nogi broń, oddziały spocznij. Szanowni Państwo, przed nami doniosły moment. Złożenie kwiatów na pomniku tysiąclecia państwa polskiego. Podporucznik Tomasz Siembida. Sztandarowy, starszy szeregowy Marek Wałęsa. Asysta, plutonowy Daniel Dąbrowski. Przy poczcie flagowym Marta Pełna. Dowódca, kapral Przemysław Gosz. Flagowy, starszy szeregowy Dawid Stachowski. Asystujący, kapral Marcin Nekar. Gwardę przypomnika pełną, starszy szeregowy Krzysztof Basiński. Szeregowy Paweł Olszewski. Oraz harcerze i zuchy ze strefy ZHP Płomienie, działający podstawowej numer 2 i starych szeregów. Thank you.
Drodzy Państwo, nadszedł moment, w którym orkiestra Dęta zagra pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego Legiony. Spokojnie, baczność! Poszły sztandarowe do defilady w grupie marszowy kierunek prawo maszerować. Oddziały spocznij! Kompania, baczność! Czwórki w prawo! Zwrot! Na ramię! Broń! Za mną! Marsz! Oh, sorry.